treningi z Ewą Chodakowską i Anną Lewandowską spowodowały, że dużo osób zaczęło dbać o swoją, o swoje zdrowie, o swoją lepszą sylwetkę i o to, żeby poprawiać komfort życia. Niestety należy zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób nie ma świadomości tego, jaki sposób wykonywać w sposób prawidłowy danych ćwiczeń, podstawowych wzorców ruchowych. Także jeżeli nie mamy możliwości wykonywania ich pod okiem osoby kompetentnej, bardzo często spotykamy się z tym, że niestety nie jesteśmy w stanie odwzorować jeden do jednego to, co robi trener na ekranie monitora z tym, co my wykonujemy. Do tego, żeby dany efekt uzyskać, należy wziąć pod uwagę to, że wcześniejsze zaniedbania spowodowały, że mamy problemy z wadami postawy, mamy problemy z osłabionymi mięśniami i jesteśmy nie możemy oczekiwać od siebie bardzo szybkich efektów. Należy stopniowo najpierw wyeliminować swoje wady postawy i pracować krok po kroku, żeby uzyskiwać efekty zamierzone. W momencie, w którym chcemy podjąć ćwiczenie i chcemy nauczyć się je w sposób prawidłowy wykonywać, należy zwrócić uwagę właśnie na stopień naszego zaawansowania w taki sposób, aby nie wykonywać ćwiczeń, które są zbyt zaawansowane technicznie i zacząć od ćwiczeń podstawowych. Najlepiej przede wszystkim zacząć od ćwiczeń oddechowych, ze względu na to, że prawidłowa praca przeponą bardzo mocno i w bardzo dużym przełożeniu przełoży się na nasze treningi, czy to wykonywane w domu, czy wykonywane w plenerze, czy też na siłowni. Różni ludzie podejmują aktywność fizyczną, wykonując treningi online. W tym są też to osoby, które zmagają się z otyłością, nadwagą. Należy pamiętać o tym, że najważniejszym elementem jest to, żeby trening był bezpieczny. Pamiętajmy o tym, że trening nie spowoduje, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni zmienimy całkowicie naszą sylwetkę, ponieważ to sytuacja, która nas zdeterminowała do tego, żebyśmy zaczęli myśleć o zmianie swojego dotychczasowego stylu życia, była latami poprzedzona błędnymi nawykami, czy to żywieniowymi, czy to treningowymi, więc trzeba przede wszystkim skupić się na tym, żeby treningi wykonywać w taki sposób, żeby one były dla nas bezpieczne. Także należy zwracać uwagę na aspekt prozdrowotny, żeby odpowiednio dbać o to, żeby nie ilość powtórzeń, tylko jakość ich wykonania były dla nas szczególnie istotne.